Aniołki i spółka. Uwięziony, część druga. Come on, what are we waiting for? Na co czekasz? We're waiting for na otwarcie the challenge room się sali walk. Who knows what's ciekawe, in store co tym razem wymyśli. According to the według znaku na drzwiach czeka na nas łowca. Your point? To znaczy, well, if a hunter, jeśli jest łowca, musi być ofiara. Right? Us? My? Well, then, let's dowiedzmy find się. Out. Jest zdeterminowana. Łowcy kryją się w cieniu. Jest zimno jak w psiarni. Przed nami jest jakiś posąg. Nie jesteśmy w muzeum. Dziwne. Futro wygląda na prawdziwe. Przyda mi się. Sprawdźmy, czy się oderwie. Co ty robisz? Przyklejone. Skąd ten dźwięk? To nie posąg. Chyba nie. Rozwścieczyłaś go. Nie zwalaj winy na mnie. Co myśmy narobiły? Niemal wyrwał mi rękę. Muszę coś zrobić, zanim nas rozerwie. Dźwięko skrzydła. Rozkojarzyłam go. Chyba mu się nie spodobało. Baw się z nim ile chcesz. Ja mam lepsze plany. Jak to? Skrzydła niewidzialności. Hej, wracaj! To nie fair. Spodziewałaś się czegoś innego? Okropne. Nie mam dokąd uciec. Teraz poczekam, aż potwór rozedrze łakotkę na kawałki. Chętnie siądę w pierwszym rzędzie. Muszę coś wymyślić. Trzepotek. Myślisz, że się uda? Spróbujmy. Motyla moc. Co ona robi? Załaskoczysz go na śmierć? Co on robi?
udało się. A skromiła go. Motyla moc zamienia gniew w miłość. Teraz potwór mnie kocha i zrobi wszystko, o co go poproszę. Co? Widzisz ją? Zabierz ją na przejażdżkę. Puść mnie! Pa, pa, kabalo, miłej podróży. Puść mnie, ty przerośnięty owczarku. Ładny miałaś widok? Śmiej się, śmiej. I tak przekonam Lilkę. To się okaże. To do mnie należy pierwszy ruch. Jest tam. Muszę przekonać Lilkę, żeby pomogła Glorii i Alkowi. Nawet jeśli będzie musiała cierpieć. Ja też będę musiała. Masz rację. Muszę się nauczyć, że nie wolno wchodzić między dwoje kochających się ludzi. Trzepotku, czas na przemianę. Aktywuj metamorfozę. Strzec i chronić. Z miłością i uczciwością. Z mądrością i szczerością. Staje się człowiekiem. Od godziny udaję, że szukam płyty, bo nie wiem, czy pomóc Glorii. Przepraszam, nie zauważyłam cię. Nie szkodzi. Pomożesz mi wybrać płytę? Przykro mi, ale ja tu nie pracuję. Na pewno znasz się na muzyce. A ty nie? Znam się co nieco, ale to wyjątkowa okazja. Chcę kupić płytę mojemu chłopakowi. I ja mam ci pomóc? Tak. Nie znam go. Poproszę pomoc przyjaciółkę. Pokłóciłam się z nią. Odkryłam, że chce mi odbić chłopaka. Nie mów. Chciała nas rozdzielić. Co z niej za przyjaciółka? I co się stało? Już się nie przyjaźnimy. A mój chłopak nie chce jej znać. Nikt nie powinien stawać miłości na drodze. Tak. Dobrze, że się ze mną zgadzasz. Czekaj, a płyta? Dziwna dziewczyna. Ale ma rację. Alek kocha Glorię, a ona jego. Nie powinnam im stawać na drodze, nawet jeśli go kocham. Lilka postąpi właściwie, nie ma sensu z tym walczyć. Ale dlaczego przyszła mnie prosić o pomoc? Muszę się wyładować. Judo dobrze mi zrobi. Wciąż mogę przekonać Lilkę. Tak to się robi. Nowa trenerka jest super. Aby wygrać, trzeba wykorzystać słabość przeciwnika, jasne? Kto następny? Ty. Ty idź naprzód. Ja? Tak, boisz się? Nie. Nie wstydź się. Spróbuj rzucić mnie na matę. Postaraj się. Jeśli czegoś chcesz, musisz o to walczyć. Widzisz? Na chwilę się rozkojarzyłaś, a ja to wykorzystałam. Pamiętaj, trzeba wykorzystywać słabość przeciwnika w walce i w miłości. Musimy się bronić, inaczej wszystko nam odbiorą. Lilka będzie musiała za życia aspirynę po wycisku, jaki jej dałaś. To nie był wycisk, tylko lekcja. Lekcja życia.
Hi, Lily. Cześć, Lilko. Hi. I co? Do you have anything to tell me? Oh, yeah, sure. Rozmawiałam z Alkiem. I spoke with Alexander. And? I? And he said, powiedział, że nie jest zainteresowany. I understand. Rozumiem. Thanks anyway. Dzięki. Yes. Tak, postąpiła źle. Znowu wygrałam. Guess I won again. And I guess a ja znów przegrałam. Może uczucia do Alka mnie osłabiają? Jak poszedł pierwszy ruch? Zależy od punktu widzenia. Zakładam, że starłaś aniołka na miazgę. Coś w tym stylu. Następnym razem lepiej ci pójdzie. W podskokach wylecę ze szkoły. Coś ty, pomożemy ci, co nie? No jasne. Nie cierpię, jak one się wspierają. My też to robimy. Nie do końca. Czy ktoś wie, co się stało z Siarkusem? Zaczynam się martwić. Nareszcie. Wypuśćcie mnie. Niestety, nie możemy. Nie będę tu siedział wiecznie. Co z waszą misją? Nie nabierzemy się na twoje sztuczki. Wiemy, że nie chcesz nas słuchać. Jeżeli nie wrócę do szkoły, przyjaciele zaczną mnie szukać. Nie będą niczego podejrzewać. Dlaczego? Kiedy byłeś pod wpływem Blue, wzięliśmy twój włos. I zrobiliśmy z niego to. Poznaj twojego klona. Ten Siarkus będzie wykonywał nasze rozkazy bez szemrania. You've always dreamed of as a star.